Enea Siarka-Tarnobrzyk. Pod taką nazwą będą występować mistrzynie Polski w tenisie. O podpisaniu umowy z polską spółką branży energetycznej poinformowały władze klubu na konferencji prasowej. Od wielu lat poszukiwałem kontaktów, możliwości nawiązania współpracy ze sponsorem strategicznym, który pozwoli drużynie, która na dzień dzisiejszy jest druga w Europie, w każdym razie jest w czołówce Europy, jest 26-krotnym mistrzem Polski, pozwoli realizować kolejne etapy rozwoju, bo za rozwój należy również uznać szerokie oddziaływanie na młodzież, na dzieci, na dorosłych mieszkańców Tarnobrzega i Podkarpacie, na polski tenis stołowy. I dzięki temu, że nawiązaliśmy kontakt z firmą Enea, pojawia się możliwość zrealizacji kolejnego planu rozwoju. Enea Siarka-Tarnobrzyk to 26-krotny zdobywca Mistrzostwa Polski, dwukrotny wicemistrz Europy w rozgrywkach Ligi Mistrzyń i zdobywca Pucharu Europy. Ogromnie cieszymy się, że będziemy mogli dodawać energii zawodniczkom tak utytułowanego klubu jak KTS Tarnobrzeg. To bardzo ambitny klub, udowodnił to co najmniej 26 razy. Cieszymy się, że wspólnie z tarnobrzyskimi kibicami będziemy mogli i kibicami na arenach czy wielu miejsc, w których tenisistki będą grały, będziemy mogli wspólnie z tarnobrzyskimi kibicami, z wieloma fanami tego sportu dawać im nie tylko możliwości na sukcesy w Polsce, oczywiście w drodze po 27 tytuł Mistrza Polski, ale także na arenach europejskich. Umowa pomiędzy klubem a Eneą obowiązywać ma co najmniej do końca bieżącego roku. Inicjatorem współpracy pomiędzy klubem a spółką jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba. Dla mnie tego typu zaangażowanie to jest, drodzy Państwo, wspieranie czegoś, co za każdą pierwszą drużyną, czy to ping-ponga, czy to piłki nożnej, siatkówki, czy koszykówki, jest naturalny sposób podąża, czyli młodzież. Młodzież, która dzięki temu, że będzie zaangażowanie, czy jest zaangażowanie ważnych podmiotów biznesowych w naszym kraju, wspieranie klubów sportowych, ma szansę na to, żeby realizować swoje marzenia, ma szansę, żeby się rozwijać, ma szansę, żeby uprawiać sport, ma szansę, czy dajemy im wszystkim szansę, aby odeszli od telefonu, od komputera i skoncentrowali się na wysiłku fizycznym, na wychowaniu poprzez sport, co jest dla mnie też bardzo istotne. Pod nową nazwą i w nowych strojach nasze zawodniczki zagrają już dzisiaj w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzyń. Rywalem naszej drużyny jest austriacki Linz Froschberg. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną Siarki 3-1. Koszykarze Siarki Tarnobrzeg przełamali fatalną passę i po 6 z rzędu porażkach w końcu wygrali. W meczu 23. kolejki pierwszej ligi podopieczni trenera Arkadiusza Papki wygrali ze Śląskiem Wrocław 73-71. Jest przełamanie i myślę, że będzie dobrze już przy następnych meczach, bo jednak ktoś teraz rozmawiałem z chłopakami w szatni, sami mówili, to siedzi w głowie jednak te parę porażek z rzędu. Była pełna mobilizacja, wiedzieliśmy o co gramy, chcieliśmy wygrać ten mecz i atmosfera była dobra, nie było jakiejś dużej nerwowości. Wiedzieliśmy, że musimy wygrać i staraliśmy się po prostu zrobić wszystko, żeby wygrać ten mecz. Był to ważny mecz dla obu drużyn w kontekście awansu do fazy play-off. Śląsk jest bowiem bezpośrednim rywalem Siarki w walce o czołową ósemkę. Zagraliśmy ostatnio dosyć dobre spotkania, więc myśleliśmy, że uda nam się tutaj wygrać, ale się nie udało. Siarka jest na równi z nami w tabeli, także to był bardzo ważny mecz dla obu ekip i Siarka wygrała, także musimy teraz wygrać kolejne spotkanie, jeśli chcemy myśleć o play-offach. Przez całe spotkanie wynik oscylował wokół remisu i żadna z drużyn nie mogła wywalczyć większej przewagi. Oba zespoły miały problemy ze zdobywaniem punktów, a także gra była bardzo rwana i było sporo strat. Decydujące momenty rozegrały się w samej końcówce. Na 47 sekund przed końcem rywalizacji dla Siarki trafił Paweł Nowicki, wyprowadzając tarnobrzeską drużynę na dwupunktowe prowadzenie. Chwilę później punktów Aleksandra Dziewy nie zaliczyli sędziowie, ale i tak Śląsk miał los w swoich rękach. Na zwycięski rzut albo doprowadzenie do dogrywki podopieczni Radosława Chyżego mieli 9 sekund. Rzucać za 3 punkty zdecydował się Jakub Musiał, jednak piłka nie wpadła do kosza i tym samym Siarka mogła się cieszyć z 10 wygranej w tym sezonie. Też było na stygu przez całe 40 minut. W końcówce rzuciliśmy punkty, sędziowie nam ich nie zaliczyli. Podobno dotknął siatkę nasz zawodnik, także... No cóż, gratulacje dla drużyny z Siarki, zagrali dobre spotkanie, walczyli, było naprawdę dużo walki, dlatego mecz był trochę może brzydki faktycznie,
dużo fauli w tym meczu, taki brudny mecz, ale brawo dla drużyny z Tarnobrzega, gratulacje. Dzisiaj w obronie to jestem pewien, bardzo fajnie dzisiaj chłopaki bronili, tylko że brak koncentracji w ataku, nie wiem coś z czego to wychodziło, z braku timingu, z wybiegania, nie wiem, jakby pozapominali zagrywki, ale obrona dzisiaj była bardzo dobra. To nie był najważniejszy mecz na pewno dla kibiców, ale mam nadzieję, że podobała się walka i najważniejsze, że udało nam się przerwać tę pasę i wygraliśmy bardzo ważne spotkanie dla nas. W ramach 24. kolejki Siarka zmierzy się na wyjeździe z Astorią Bydgoszcz. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem tarnobrzeskiej drużyny 77-68. Mecz odbędzie się w sobotę 10 lutego. Walkę o ligowe punkty kontynuują również trzecioligowi siatkarze Siarki, którzy po krótkiej przerwie wracają na parkiet. Ze względu na występy trenera Siarki w Pucharze Europy w siatkówce na śniegu, nasza drużyna musi mocno przyspieszyć, stąd w najbliższym czasie rozegra 3 spotkania w 3 dni. 2 z nich odbędą się w halach rywali, zaś w sobotę 10 lutego Siarka podejmie w Tarnobrzegu TKF Anilana Rakszawa. Mecz rozpocznie się o godzinie 12. 17-latkowie Łukasz Świderski i Eryk Galara to nowi piłkarze Siarki Tarnobrzeg. Świderski to lewonożny pomocnik, który przyszedł do Siarki z trzecioligowego ŁKS-u Łomża. Z kolei Galara, grający na pozycji środkowego pomocnika, w rundzie jesiennej był piłkarzem warszawskiej Polonii i występował w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów. Nowi zawodnicy wystąpili w kolejnym meczu kontrolnym rozegranym w Woli Chorzelowskiej, w którym Siarka wygrała z trzecioligowym Motorem Lublin 5-2. Gole dla Siarki strzelili Kamil Radu, Krzysztof Robski, Mateusz Janeczko i Piotr Witasik. W okresie przygotowawczym tarnobrzeska drużyna ma zaplanowanych jeszcze 5 sparingów ze Stalą Rzeszów, Partizanem Bordejowo, Krzo Ostrowiec oraz Resowią i Wisłą Sandomierz. Ligowe rozgrywki nasz zespół wznowi w sobotę 3 marca, podejmując w Tarnobrzegu Garbarnię Kraków. Jak zwykle chcielibyśmy znaleźć kompromis pomiędzy grą młodzieżowcami i walkę o Pronior System, czy to pierwsze, czy o drugie miejsce. No celem jest oczywiście trójka pierwsza, ale też zrobić przy tym wynik. To jest generalnie zawsze ciężkie, żeby pogodzić grę młodzieżowcami z wynikiem sportowym. No w ostatniej rundzie się to po raz enty udało i będziemy robić sporo, żeby to powielać i żeby na wiosnę też tutaj ten wynik był jak najlepszy, przy zachowaniu oczywiście określonej gry przez młodzieżowców. Biegacze kolejny raz udowadniają, że niestraszne są im ciężkie warunki atmosferyczne. Biegają w upale, w deszczu i chłodzie oraz w zimowej aurze, jak to miało miejsce w sobotę podczas 5. edycji rekreacyjnego zimowego biegu wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. Na pewno jest ślisko, na pewno jest zimowy, ale to jest bieg zimowy naprawdę dla biegaczy, którzy trenują w każdych warunkach. Nie stwarza to problemów. Wprost przeciwnie, to są bardzo fajne warunki do takiej rekreacji. Oczywiście nie do ścigania się, bo trzeba uważać, jest ślisko. W tym roku na starcie pojawiła się około 70-osobowa grupa śmiałków, wśród których przeważali biegacze. Niewielką część stanowiły osoby z kijami, jeden z uczestników postanowił pokonać trasę na nartach, inna zaś uczestniczka w tandemie z psem. To jest drugi bieg Azy. W grudniu biegła bieg charytatywny dla dzieci z domu dziecka ze Skopania w Mielcu. Tam była bardzo wysoko, bo pokonała 3 innych swoich rywali, piesków, a to jest Suczka, zaznaczę. Także spisuje się niesamowicie. Pięknie pomaga, zwłaszcza na podbiegach. Tego dnia wynik nie był ważny, nie mierzono czasu, jednak zgodnie z przewidywaniami na mecie jako pierwsi pojawili się doświadczeni biegacze, którym przewodził Michał Wojciechowski z Tarnobrzeskiego klubu Witar. Myślę, że trasa jest wspaniała, warunki pogodowe też. Ślisko, bo ślisko, no cóż, tak każdy ma równe szanse w tym momencie. Warunki bardzo ciężkie, zdecydowanie. Mamy śnieg, dzisiaj rano padał deszcz, więc trochę się błotko rozmyło. Kto nie ma butów z bieżnikiem terenowym, mógł mieć problemy. Ja na szczęście byłem tym, który trzymał przyczepność. Trasa, no, piękne jezioro zimą, ale mówię, no, kto myślał, że to będzie bieg rekreacyjny, się grubo pomylił. No, zawsze tam, gdzie jest dwójka ludzi ubrana w strój sportowy i ma buty do biegania, tam już jest rywalizacja, więc dzisiaj o rekreacji nie było mowy. Bieg zimowy to tradycyjna rozgrzewka przed tym, co czeka nas w tym roku, wyjątkowym, poświęconym bowiem pamięci fenomenalnego biegacza Alfreda Frejera. Prawdziwe ściganie rozpoczną marcowe Mistrzostwa Tarnobrzega w biegach przełajowych, w kwietniu czeka nas bieg Siarkowca, w czerwcu maraton wokół jeziora, zaś w październiku bieg nadwiślański.